zapewniają mojego oczekiwania, chciałbym uzyskać pieniądze za swoje buty, ale przesyłka do mnie wróciła. Co mogę zrobić w takiej sytuacji, pytała słuchacz. Moim zdaniem słuchacz odstąpił po prostu od umowy i teraz nie wie co zrobić, ponieważ firma uważa, że tego odstąpienia nie było. Nie odebrała przesyłki. Nie odebrała przesyłki. Jakby to, że firma nie odesłała przesyłki, nie za bardzo tutaj nam szkodzi, ponieważ po prostu firma jest w złocie, jakby to nie rzutuje w żaden sposób na nasze roszczenia. Nie próby zwrotu naszego tutaj towaru zakupionego podjęliśmy, więc jak najbardziej jest to zasadne. Na miejscu naszego słuchacza wezwałabym po prostu tą firmę jak najszybciej do zapłaty celnej, do zapłaty właśnie zwrotu tejże celny wraz z odsetkami, a w upływie terminu, jakby im braku zapłaty tejże celny, po prostu występowałabym w sposób innej tutaj możliwości nie ma. Coraz chętniej też kupujemy posiłki przez internet zamawiane z różnych restauracji i z takim pytaniem zwrócił się do nas kolejny słuchacz, że zamówił ostatnie jedzenie poprzez popularną aplikację, jedzenie dotarło, ale niestety było zgniecione, pojemnik z sosem znajdował się w daniu, a w zasadzie w jego mniejszej części, bo większość wydała się w reklamówki. Zgłosiłem problem poprzez aplikację, a firma odpisała, że jest jej przykro z powodu zaistniałej sytuacji, chciałbym odzyskać pieniądze za jedzenie. Firma nie chce ich oddać, bo już kiedyś w innej sytuacji spotkała, czy czegoś się na takiej sytuacji wystarczają? Wpłynęło do zakładu ubezpieczeń społecznych od 1 września tego roku. Wynika z danych ZUS-u. Dziś mija rok od uchwalenia ustawy przywracającej wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet.
95 dla mężczyzn. Ustawa weszła w życie 1 października tego roku, ale wnioski o emerytury z obniżonego wieku można było składać od 1 września. Yeah.
rządu, na to szybko, to powinien przedsięwziąć podobne kroki wobec rządów Angeli Merkel, bo takich marszy w Niemczech, umundurowanych, autentycznych nazistów, było kilka. Thank you.
mamy spodziewające się dziecka. Te zmiany z zasady opieki okołoporodowej wyjaśnia ginekolog położnik profesor Marian Gabryś. Dodatek w ogrodzie stwórcy, a w nim m.in. cokry i wnętrza ziemi, ciekawostki przyrodnicze, krzyżówka. Były to wydane problemy, temat artykułu z codziennej prasy polskiej. Thank you.